O to chodzi w tym memoriale, jak sama nazwa wskazuje, że jest to turniej poświęcony pamięci mojemu ojcu, ale bardzo ważne jest to, że mają możliwość walki podczas turnieju, podczas memoriału zawodnicy i dzięki temu mogą rozwijać swoje umiejętności. Od 1973 roku byłem w Sząbierkach i w 1975 przyszedł Leszek Barzyński. Tośmy razem walczyli w jednej drużynie. Później tak się złożyło, że jak zacząłem pracę trenerską, to właśnie z Leszkiem Barzyńskim. I Leszek mnie dużo też nauczył. Bardzo dobrym trenerem był, umiał pracować z młodzieżą, także miał podejście do młodzieży, nie? Był, podejrzewam, jeszcze lepszym trenerem niż zawodnikiem, chociaż zdobył wszystko. Widać ten postęp, widać tą pracę. Myślę, że kolejny turniej to będą już kolejni, jeszcze lepsi zawodnicy, także bardzo się cieszę. To najbardziej mnie z tego cieszy, że coraz więcej mamy dobrych pięściarzy, czy przynajmniej przyszłych dobrych pięściarzy. Trzymam za nich kciuki, staram się z nimi w miarę regularnie też trenować i przekazać to, co wiem o boksie, o sposoby trenowania i walki, także no jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy, że mimo tych trudnej sytuacji pandemicznej po tej przerwie udało się zorganizować turniej. Też pan Mariusz Wołosz, który jest obecnie prezydentem, wtedy był takim naszym chyba najlepszym zawodnikiem na sali i uczył mnie kroczków tak naprawdę jako takiego młodego chłopaka, więc no, to miejsce jest dla mnie bardzo sentymentalne i tutaj jestem bardzo blisko z tym klubem związany i zawsze starałem się jakby te tradycje boksu w Bytomiu promować, propagować, żeby zachęcać do tego boksu jak najwięcej młodzieży. Ja się wychowałem w Bytomiu i całe życie spędziłem w Bytomiu, jeżeli chodzi w ogóle o boks, bo nie tylko byłem trenerem, ale przede wszystkim byłem zawodnikiem. Przez ponad 20 lat trenowałem, boksowałem, wychowywałem młodzież i strasznie mi się podoba teraz ta sala, że jest zapełniona pięściarzami, że przyjechali boksować. Jeżeli nie będziemy mieć na rybku w postaci nowych zawodników czy zawodniczek, to ten boks się nigdy nie odrodzi. Dlatego powstanie Bytomskiej Akademii Boksu i też kto za tym stoi, bo tu trzeba wspomnieć Damiana, Jonoka, Sylwestra Klasę, to są nazwiska uznane nie tylko w Polsce, ale za granicą. Także daję nadzieję, że sukces tutaj będzie i te nazwiska będą przyciągały młodych ludzi. Zawodnik z narożnika niebieskiego, Ilia!